Witam Państwa. Dzisiaj mamy 3 sierpnia, środa. W piątek przedłożyłem Radzie Miejskiej 2 projekty uchwał dotyczące planów miejscowych. Jeden z tych planów miejscowych został już przepracowany na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego, gdzie to komisja wyraziła opinię pozytywną. Natomiast Rada Miejska nie podjęła uchwały o uchwaleniu planu dotyczący ulicy Leśmiana, prawej wschodniej części, która ma być przeznaczona na działalność gospodarczą. W studium mamy tam określoną działalność gospodarczą. Czynię starania o to, żeby w różnych miejscach na terenie naszej gminy były plany miejscowe, które mówią o działalności gospodarczej. No niestety Rada Miejska generalnie te działania wstrzymuje. Dlaczego o to się starałem i będę starał? Dlatego, że co jakiś czas są cykle koniunktury gospodarczej i co jakiś czas mamy do czynienia ze spowolnieniem albo z kryzysem. Przed nami jest kryzys. Ja mam to na względzie, chciałem, żeby były tereny, gdzie powstanie jak najwięcej firm. Po pierwsze, żeby gmina miała podatki od tych firm, od powierzchni tych firm, budynków, które by powstały, no ale po drugie i być może nawet co ważniejsze, żeby nasi mieszkańcy mieli nowe miejsca pracy, że nawet jeżeli jedna czy druga firma upadnie, to żeby inne firmy mogły przejąć naszych mieszkańców, tak żeby nasi mieszkańcy mieli miejsca pracy. Idzie kryzys, wszyscy wiemy o tym, że będzie trudno. Boleję nad tym, że tych planów nie było i że te firmy nie powstawały tak, jak chciałem, żeby powstały. Wierzę głęboko, że Rada Miejska ten plan przyjmie, uchwali, tak żeby, powtórzę, z czasem mogły firmy powstawać. Jeżeli do tego nie dojdzie, czyli jeżeli nie dojdzie do uchwalenia tego planu miejscowego albo innych planów miejscowych, to realnie rzecz biorąc koszty w budżecie gminy Mosina rosną, czyli wydatki, które mogłyby być poświęcone inwestycjom, będą niestety malały. Mamy świadomość, że wszystkie koszty rosną. Druga rzecz, to co powtórzę, być może ważniejsze, jeżeli będą nowe firmy, nasi mieszkańcy będą mieli miejsca pracy, będą mogli zarabiać. Nie będzie firm, nie będzie podatków i nie będzie miejsc pracy. Przed nami niestety kryzys gospodarczy, ale jednocześnie teraz toczy się wojna na Ukrainie. Wszyscy widzimy, jak dzielnie walczą żołnierze ukraińscy o swoją ojczyznę. Mieli czas od roku 2014-2015 na przygotowanie się do kolejnego etapu wojny. Przygotowali się i teraz dzielnie walczą. Samorząd w niewielkim stopniu może przyczyniać się do wzrostu gotowości naszego państwa, jeżeli chodzi o obronność, ale może w taki sposób, że gmina w planie miejscowym może określić budowę szczelnicy. W piątek złożyłem projekt uchwały o przystąpieniu do planu miejscowego na budowę szczelnicy w Mieczewie przy granicy z gminą Kurnik. Ten plan szczelnicy zakłada budowę torów 300-metrowych oraz torów 200-metrowych odkrytych z wysokimi wałami, tak żeby ten wątek akustyczny, żeby był jak najmniej uciążliwy. Jest możliwość dofinansowania budowy szczelnicy. Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej wskazuje środki w wysokości 80% dofinansowania do budowy tego rodzaju obiektu. W tym momencie jeszcze nie wiem, kto będzie tego operatorem, natomiast są pieniądze na budowę i wszyscy wiemy, że tego rodzaju szczelnice są dochodowe. Uważam, że w taki sposób my tu jako gmina możemy mieć swoją drobną cegiełkę co do przygotowania państwa polskiego do tego, żebyśmy byli tak przygotowani, żeby nikt na nas po prostu nie napadł. Ale żeby do tego doszło, my wszyscy, czy również w gminie Mosina, musimy podjąć odpowiednie kroki. Wszystkiego dobrego.